rodzina! Ale zadyma była. Takich szczawiów z policji wypuszczają. O, a jednemu gnojowi barwy zabrałem. Siadajcie. Co jest? Mam wam coś ważnego do powiedzenia. Robotę dostałeś. Nie. To znaczy... No coś tak jakby. A nawet lepiej. Będziemy bogaci. Jezus Maria. Wygrał na loterii. To znaczy... W zasadzie możemy być bogaci. A dopiero kupiłeś los. No, ojciec, takich szczęściarzy to jest parę milionów. Codziennie. Ty nie rób sobie jaj, bo to chodzi o coś poważniejszego. Dostałem spadek. To z Ameryki! Ten Żyd? To adwokat. Chodzi o to, że mam, to znaczy miałem w Ameryce krewnego, o którym nic nie wiedziałem. O matku, umarł. Bogaty był? No i ten adwokat mówi, że należy mi się po nim spadek. No powiedz wreszcie ile? Dużo. Bardzo dużo. No nie, no to... To jest chyba dobra wiadomość. Ojciec mówi o tym jak o jakim nieszczęściu. Heniuś, no zawsze krewny umarł, no co z tego, że daleki. Ale to dobrze, że go nie znałeś, jeżeli będzie ten spadek brać. No, ja jeszcze nie wiem, czy my go w ogóle weźmiemy. A wiedziałem, że musi być jakiś hak. No, żebyście wiedzieli. Są warunki. I właśnie... Nie wiem. Ja sam nie wiem. No to wykrztuś wreszcie, no coś trzeba zrobić, żeby dostać tę kasę? No tylko żeby to nie było jakieś świństwo. No właśnie. Chodzi o to, że... Że ten krewny... Ten krewny to był Żyd. Twój krewny. Mój. Twój. Nie, ale to chyba jakaś siódma woda po kisielu, nie? Wręcz przeciwnie. A to znaczy, że... No tak, tak. No tak, to znaczy. To znaczy, że ten adwokat ma dokumenty. Że ja nie nazywam się Kochanowski, tylko Cohen. I że pochodzę z Żydów. I żeby dostać te pieniądze, to musimy wszyscy wrócić do korzenia. Do Cohena? Do korzenia, do korzeni znaczy, no. Mamy stać się Żydami. O kurwa. Nie płacz! W końcu mogło nam się przytrafić coś gorszego. No zgaś ten czajnik! Przez całe życie byłem Polak i katolik.
Dzień święty święciłem, przykazań przestrzegałem. A teraz nagle co? Mam to wszystko ciepnąć w kąt? Przekabacić się i przyjąć obcą wiarę? I to wszystko dla pieniędzy? To się nie przekabacaj. A kto ci każe? Najwyżej będziesz biedny. Jak ja ludziom w oczy spojrzę? Nie obcą. Nie obcą wiarę, tylko taką, jaką twojej świętej pamięci mamusia i tatuś wyznawali. No ty to już widzę ze szczętem przekabacona. No bo co na to poradzisz? Co na to poradzisz? Skoro twoi rodzice byli Żydzi, to i ty jesteś Żyd. Weźmiesz te pieniądze, nie weźmiesz. I tak tego nie zmienisz. No i tu jest właśnie pies pogrzebany. To znaczy, że ja też jestem Żyd? No bo ja wiem. Chyba niecały. Jak to niecały? No bo jak tylko z ojca, to tak powiedzmy do połowy. Tak? Ciekawe tylko, do której? Co za różnica? No chyba jest różnica! Urżnąć sobie niczego nie pozwolę. Cały. Cały czy pół nie pozwolę. Jak to cały? Co cały? Heniuś, ty jesteś cały Żyd. Stuprocentowy. Ty nie pleś głupsko, kobieto. Żeby on był cały Żyd, to musiałby być z ojca i z matki równocześnie. O, z matki szczególnie, tak jak ja. Jadwigo. Tak? No nie. Matka, ty też? No ale ty przecież jesteś z domu Krajewska. Co Krajewska? No i co Krajewska? Jak się Żyd może Kochanowski nazywać, to się chyba tym bardziej może nazywać Krajewski. Ale dlaczego mi o tym wcześniej nie powiedziałaś? A jak ja miałam powiedzieć? Bałam się! Przecież w tym domu sami antysemici! No to teraz w domu sami Żydzi. Kurwa, co ja powiem chłopakom? A ten pierdolony góral swoje. Mam! Wiem! Słuchajcie, a gdybym mu tak powiedzieć, że tak, a naprawdę mieć go gdzieś. Sęk w tym, że musimy zacząć żyć jak religijni Żydzi, rozumiecie? Jeść co trzeba, modlić się, obchodzić święta. Niedługo jest ich niewielkie święto, Purim. To u Żydów wielkie halo. Ci Amerykanie przyjdą sprawdzić, jak my je świętujemy. Jak nie, cały spadek na sieroty. Wiecie, co wam powiem? Jak już mam być Żydem, no to wolę być chyba bogatym Żydem niż biednym. Heniuś, wiesz, gadasz jak jakiś nieprzymierzający Żyd. Tak? No to mnie w to nie mieszajcie. Róbcie se, co chcecie. Ładnie go wychowałaś. Ja? A kto mu te wszystkie głupoty do głowy kładł? A skąd mogłem wiedzieć?